No więc próbujemy. 3, 2, 1, lecimy. Zobaczymy, czy się uda. Okej, witamy wszystkich w przedtreningówce, w podcaście, w którym my, trenerzy drużyny trójboju siłowego pocztanga.pl, mówimy na tematy wszelakie związane ze sportami siłowymi głównie. Więc tak, żebyście wiedzieli, gdzie jesteśmy w czasoprzestrzeni. Jesteśmy w Sielcach na zawodach Mistrzostwa Europy w Federacji XPC. I jako, że się spotkaliśmy tutaj w trójkę w gronie specjalnym, bo jest z nami dzisiaj Tomasz Domański. Witam. Cześć. To stwierdzimy, że nagramy parę słów na temat tego, co się zmieniło u nas w ostatnim roku w postrzeganiu naszego sportu, albo generalnie sportowo, co się u nas zmieniło, czego się dowiedzieliśmy, takich generalnie ciekawostek. Oczywiście nie odbywa się to bez problemów technicznych, nie mamy innego kabla, nie możemy zasilić laptopa, także będziemy się musieli streścić, czas będzie nas ograniczać, bateria dosłownie, także będziemy tutaj procentowo widzieć, ile mamy do końca podcastu. Więc tak, mnie znacie pewnie gdzieś tam z internetu, Rafał Ziewiecki, Tomasza już poznaliście, to będzie ten, co sapie, bo ma nos zatkany niestety, Tomasz trenuje w hardkorowych warunkach. Będę sapał gdzie indziej, sap obok mikrofonu. No i jest też Trabant. Siema. Także zapraszamy. A więc tak jak powiedziałem, poopowiadamy sobie o tym, co się u nas zmieniło. A zmieniło się dosyć dużo. Tak dosyć często mam taką rozkminę, że tak sobie myślę, kurde, dawno się niczego nie nauczyłem nowego, a później tak sobie myślę, kurwa, gdzie ja byłem pół roku temu, nie? W jakiej totalnej dupie i po prostu jak moje pojmowanie niektórych rzeczy się tak zmieniło o 180 stopni, że można powiedzieć, że aż o 360, nie, niemalże. W każdym razie, dobra, Tomek, może ty zacznij. Czego się nauczyłeś w ostatnim roku? Mogę zacząć, jak najbardziej. Ja nauczyłem się tego... Musisz trochę bliżej mikrofonu mówić. Że moim zdaniem... Albo podkręć trochę bardziej Tomasza i po prostu będzie git. Tomasz ma dwójeczkę? Zaraz zobacz. Tomasz ma chyba trójeczkę. Powiedz coś, Tomeczku. No mówię. Tomasz ma trójeczkę. Okej. Okay. W ostatnim roku myślę, że coś, co najbardziej wpłynęło na zmianę postrzegania jakby przygotowań do trójboju, był fakt tego, że myślę, że za bardzo przekombinujemy przede wszystkim technikę bojów. To są proste ruchy i sztuczne napinanie mięśni, czy wykonywanie ruchów, które no, są nienaturalne, dużo mogą popsuć. No, zaczynając, nie wiem, od siadu, tak naprawdę mamy jakieś tam założenia, które musimy koniecznie utrzymywać, typu neutralna krzywizna kręgosłupa, środek ciężkości, oddech, czy tam rozłożenie ciężaru na całej stopie. Nie musimy do tego sztucznie napinać jakieś mięśni, wkręcać stopy, napinać brzucha, bo często przynosi to dużo złego niż dobrego. W ławie też często słyszy się o jakimś naciągnięciu sztangi, łamaniu sztangi. Ława jest w sumie najgorsza, bo to nie jest naturalny ruch, nie? I tutaj ciężko jest mówić o tym, żebyśmy prowadzili go jakoś naturalnie, kiedy my nie mamy czegoś takiego na co dzień, na dobrą sprawę. Chyba, że cię przygniata jakaś ciężka szafa, leżysz na podłodze i próbujesz tutaj przeżyć, nie? Okej, ale myślę, że na przykład wyciskając, łatwiej jest powiedzieć zawodnikowi, że po wyciągnięciu sztangi, żeby opuścił ją, żeby przesunął na wyprostowanych rękach w stronę brzucha tą sztangę, wtedy łopatka fajnie nam zejdzie do depresji, niż sztucznie napinać mięśnie grzbietu, które spowodują. Ja też odszedłem od tego, żeby generalnie dawać wskazówki mięśniowe, a bardziej daję jakieś typy ruchem, nie? Czyli dokładnie. Właśnie jak dasz, i to sprawdzaliśmy już parę razy, że jeżeli komuś dasz taką wskazówkę, napnij najszerszy, to ten najszerszy będzie zajebiście działał, ale bardzo często cała gama innych mięśni, które tutaj przeszły, też mogą wspomóc pracę łopatki, już niekoniecznie. A jak mu powiesz, nie wiem, zbliż mostek do brody, czy cokolwiek, bo różnie ludzie reagują na różne typy, niektóre one działają lepiej. Całe takie, plecy pracują takie, wtedy, nie? Dokładnie, tam wszystko pracuje w tym momencie. Nic nie popsujemy. Tak, ale no tutaj zresztą przed chwilą rozmawialiśmy o tym też w kuluarach, czekając aż znajomy dowiezie kabel. No, że rzeczywiście te przysiady to gdzieś powinno iść w taki jak najbardziej naturalny sposób, to jest naturalny ruch, ja coraz częściej na szkoleniach po prostu mówię, że kucnij, później podskocz, kucnij z wyprostowanymi plecami, później podskocz,
gratuluję, właśnie zrobiłeś piękny przysiad, nie? A teraz zrób dokładnie to samo ze sztangą. To ma być prosty ruch, który my gdzieś tam sobie utrudniliśmy. I tak samo jak ten bracing właśnie, nie? O którym przed chwilą też gadaliśmy. No to ten bracing bardzo łatwo jest przekombinować i opierać się bardzo mocno na pracy prostego brzucha, wyłączając wszystkie inne, nie? A w momencie... No, ja jestem bardzo dobrym przykładem tego. Jak można popsuć sobie, zrobić rozejście prostego przez niepoprawny bracing i sztuczne jakieś tam wypychanie brzucha do przodu przy oddechu. Tak. Spinanie tego prostego, nic dobrego to nie przynosi. Dużo lepszy jest po prostu moment, gdy nie myślimy o tym, nie skupiamy się, tylko wiemy, jak oddychać i jak uzyskać neutralną krzywiznę kręgosłupa, żeby się ustawić po prostu porządnie. A to wcale niestety nie jest aż takie proste, nie? Mamy nawet na sekcji paru zawodników, którzy mają taki problem, żeby ustawić neutralne biodro, że... Co mi się bardzo, bardzo podoba, to określenie, żeby spróbować urosnąć, wyciągnąć głowę i to działa super. Tak, żeby być wysoki po prostu, to też bardzo często. Ja sobie to wyobrażam tak, jakbyś był nitką, taką luźną i jeśli jesteś teraz ty wysoki, to ją... przyciągnąć mikrofon. Przepraszam. Jakbyśmy byli sobie sznurówką na przykład, albo nitką, całe nasze ciało, to nie chcemy być ją taką wiotką smutną, tylko właśnie wysoką i naciągniętą i ona wtedy jest bardzo fajnie naprężona i podobnie sobie wyobrażam ten element właśnie urośnięcia jakby w przysiadzie, nie? Bardzo fajnie bracingu uczy overhead squat, moim zdaniem. Tak, to jest świetna sprawa i generalnie... Bo nie masz jak przeaktywować prosty. Tak, tam się wyginasz, tam idziesz do przyprostu i idziesz do takiej techniki trochę dwubojowej, no bo w dwuboju generalnie pracują bardzo dużo na przeproście i zresztą zobaczcie sobie jakiekolwiek filmiki, kiedy 80-kilowy dwuboista na bank chiński albo jakiś Azjata odchodzi z 300 albo 320 kg na plecach, oni po prostu odchodzą z taką lekkością, a ta sztanga dwubojowa jeszcze takim się buja na plecach po prostu i tam nie ma takiego chamskiego, mocnego spięcia, że oni zaraz im po prostu żyły eksplodują, tylko oni odchodzą z taką lekkością mega, oni się stabilizują inaczej, oni się stabilizują tak w takim naturalnym bracingu, jak to powiedzieliśmy sobie pół godziny temu. No bo bracing to jest naturalny odruch. Słuchajcie, możecie sobie nawet teraz, jeżeli nie jedziecie autem, bo jeżeli jedziecie autem, to tego nie róbcie, ale jeżeli na przykład gotujecie jakieś żarcie, to sobie wklepcie na YouTubie Baby Born Plank. Wyskoczy wam, słuchajcie, jeżeli dalej na pierwszym miejscu będzie ten filmik, dobrze wypozycjonowany przez YouTube'a, to wyskoczy wam filmik, gdzie trzymiesięczny dzieciak po prostu robi zajebistego, idealnie płaskiego planka, nie? I jego matka gdzieś próbuje mu dorównać i kaleczy trochę technikę, podwijając miednicę, robiąc garbę, a dzieciak po prostu z automatu robi przepięknego planka. No i prawda jest taka, że mamy gdzieś w odruchu tego planka, który gdzieś niestety się później ten odruch zatraca, ale no to jest to naturalny mechanizm jakiegoś spięcia, który my, to co powiedział Tomek, przekombinujemy po prostu. Niestety szukamy takiej stabilizacji gdzieś naokoło mięśniowo, a nie korzystamy z tego, żeby zrobić to, co nam natura gdzieś dała, nie? Sama. Ale wracając do overhead squat, myślę, że też można tu... Daj jeszcze trochę głośniej, Tomka. Wracając do overhead squat, myślę, że też możemy tu trochę popsuć. Jeżeli ktoś nie ma wystarczającej mobilności w biodrze, to będzie schodził ten przysiad, schodził w dół poprzez mega pogłębioną lordozę. I wtedy ten bracing też nie będzie pracował. No ja też ostatnimi czasy sporo pracuję... jakby to powiedzieć, nad stabilizacją i biodra, i łopatki na bardzo dużych zakresach ruchu. I to jest też takie moje nowe odkrycie, że tak powiem, że naprawdę, jeżeli zapracujesz mięśnie na pełnej długości, no to tam się nagle dzieją cuda. Ten mięsień się naprawdę zajebiście wzmacnia i po prostu on się robi luźny, nie? Ja od kiedy zacząłem ćwiczyć takie przysiady jednonóż ATG, ja to nazywałem takie oszukane pistol squat, bo ja się czegoś tam trzymam do podporu, bo jeszcze mi trochę brakuje stabilności, do tego sobie podbijam trochę pięty i robię to na zasadzie takiego cykli squata i idę do naprawdę bardzo dużego zgięcia w kolanie, dupa do ziemi, to mnie czwórka zaczęła totalnie inaczej pracować, nie? I tak dawniej rzeczywiście miałem pospinane jakieś mięśnie, tutaj czy tam czwórki robiły mi problemy, czy lubił robić problemy, a teraz nagle jest luz. Ten mięsień totalnie inaczej pracuje. W ogóle hipertrofia mojej czwórki mnie zaskoczyła, bo dawniej się bardzo mocno miałem rozbudowaną głowę boczną, to nagle się po prostu prosta głowa mi pokazuje i inaczej mi ta czwórka wygląda. Także rzeczy zaczynają działać inaczej, nie? Tylko że nie można niestety uciekać od takiego funkcjonalnego zakresu. Nie lubię tego słowa, ale trudno. I po prostu przepracować
ten pełen zakres, a nie dobra, zaliczone, git może być, nie? Mhm. Czyli powiedzmy jest przełamany ten kąt 90 stopni, czy tam powiedzmy to biodro jest trochę niżej niż kolano i okej, okay, nie, nie będzie. I to też... No to też takie ciekawe, bo kiedyś, znaczy przynajmniej ja myślałem, że w trójboju tej mobilności chciałbym mieć tyle, ile potrzebuję, z lekkim zapasem, żeby się nie rozwalić i nie więcej. Mhm. Tak, żeby sztywność mojego ciała, na przykład w dole przysiadu, szczególnie tutaj moich przywodzicieli, żeby ich elastyczność już była na, powiedzmy, swoim zdrowym limicie i żebym miał jak największy wyrzut tej elastyczności z dołu, mhm. no nie? I zawsze gdzieś w tych zakresach, jeśli chodzi o mobilkę, się poruszałem. Tylko że jednak, i na tym wiesz, nie zależało sobie. Nie? Tylko powiedzmy, jeżeli chodzi o przywodziciele, to możesz nimi efektywnie zapracować, nie robiąc szpagatu. A czwórka ci nie zapracuje tak efektywnie, jeżeli nie uniesiesz tego kolana wysoko. Czy nie uniesiesz kolana, albo inaczej, jeżeli nie zejdziesz biodrem nisko. Nie? Także tutaj mamy trochę inną pracę w tym momencie i mhm. no, ta czwórka inaczej się zachowuje, mówiąc przynajmniej na moim doświadczeniu. A, myślałem, że ty mówisz o no. pełnych zakresach, jeśli chodzi o, wiesz, w ogóle cały trening. Nie? No tutaj, no nie, to nie chodzi mi dokładnie o to, no bo też nie chcę iść do takiego treningu, powiedzmy, jogi, że tak mhm. powiem, bez przesady, jednak dalej się kręcimy wokół sportów siłowych. Ale na przykład, czy to jeżeli chodzi o pracę czwórki i zejście rzeczywiście nisko, czy jeżeli chodzi, powiedzmy, o pracę na łopatce, mhm. no to tutaj widzę, że praca w różnych okay, zakresach wiadomo. I szukanie tej stabilności i dzięki temu też uzyskanie mobilności, bo wiesz, że jeżeli ciało jest stabilne, to też będzie tak. mobilne, robi naprawdę zajebistą robotę. Zdecydowanie. No. I tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o to, co się ostatnio z moją łopatką dzieje, no to jest naprawdę fajnie, chociaż jeszcze nie jest zajebiście, ale już... Jeszcze widzę... nie wyciskasz 200? Jeszcze nie. Jak internet przypomni, nie, Rafał? Spokojnie. Ja o tym pamiętam dobrze, nie muszę, ale z drugiej strony mam też, szczerze mówiąc, komentarze innych troszkę w poważaniu, także nie ruszają mnie tym. Dobrze, to u mnie na pewno ogromną zmianą treningową było to, że zacząłem trenować po prostu dużo lżej. A raczej dużo lżej to na ciężarach, które, a raczej na ciężkości, którą założył mój trener, a nie tam jeden albo dwa więcej stopni w skali RPE. Gdzie kiedyś, powiedzmy, jeszcze sobie uroczo mydliłem oczy, że to, co było ciężkie, ale wyglądało, powiedzmy, w miarę okej, okay, to na pewno była tam to RPI 8 czy 7. I tak powstała wrocławska skala RPI. Dokładnie tak, ale jak się okazuje, ona po prostu idzie do 12, więc trzeba ją, więc ją trzeba trochę sobie zeskalować inaczej. Ale jeśli chodzi o na przykład zeszłoroczne przygotowania do zawodów w WPC, w których to naprawdę w mocnym gazie byłem co tydzień. Każdy trening to było praktycznie muszę dołożyć przynajmniej 5 kg, bo inaczej mnie ten trening nie interesuje. Gdzie dużo znam też takich zawodników, którzy po prostu czują się dobrze, więc wchodzą na trening i robią tyle, ile mogą, często więcej niż jest to założone, bądź tam na RPI, czy na konkretnym jakimś ciężarze. No i wtedy jeszcze myślałem, że to jest w miarę mądre, a przynajmniej nie takie głupie, jak mi się wydawało, bo przecież zawsze można więcej zjeść, więcej się wyspać oraz wziąć więcej środków, które w tym pomagają. No ale jak się okazuje, w pewnym momencie tej bariery, czy raczej tego zmęczenia, które tworzymy, nie jesteśmy w stanie po prostu, że tak powiem, wyregenerować, wyleczyć. Znaczy, wiesz, wszystko ma swój czas i miejsce. Nie? Jeżeli byś tak. to rzeczywiście miał rozpisane na taki RPI, to na pewno byś w tym momencie miał mniejszą objętość, być może mniejszą częstotliwość. To by było zupełnie co innego, gdybym ja to ci rozpisał i wiesz, to ten plan całkowicie inaczej by wyglądał. No generalnie momencie. Właśnie to jest to, żeby się trzymać przede wszystkim metody treningowej i to metody treningowej w całości, bo jak nie robisz chociażby jednej rzeczy z metody, to nie robisz metody. Bo już robisz coś innego. Dokładnie, nie? A trener, czy tam kto ten plan rozpisał, jeśli to był ktoś w miarę ogarnięty, to wszystko zaplanował i tam nie ma jakiegoś ćwiczenia czy rzeczy, która tam nie powinna być. Po prostu wszystko jest ułożone tak, żeby to była metoda treningowa, którą musisz wykonać i wtedy dołożysz, jeśli ty ze swojej strony zadbasz o wszystkie rzeczy okołotreningowe, które również są częścią, moim zdaniem, przynajmniej ostatnio tak zacząłem na to patrzeć, również są częścią metody treningowej. To, co ty robisz w domu, to, co tam, jak ty śpisz, to, czy ty chodzisz na spacery, czy robisz cardio, cokolwiek, to, co robisz w pracy, wszystko jest częścią twojej metody treningowej, bo całe twoje życie powinno być metodą treningową, która dąży do tego, żebyś podniósł więcej. Więc jeśli
wywalasz się, że tak powiem, na chociażby jednej czy dwóch z tych rzeczy, to oczywiście coś tam na pewno z tego planu wyciągniesz i z tych przygotowań pod cokolwiek tam sobie wyobrazisz, ale na pewno nie osiągniesz całości, która była jakby założona przez to. Ja myślę, że to jest częsty problem w trójboju. W odróżnieniu do kulturystów, którzy na przykład nie skupiają się tak na programowaniu treningowym, ale dla nich najważniejsze jest żarcie, powiedzmy, suplementacja, trening. I teraz okres przygotowań, powiedzmy, gdy budują masę, to przede wszystkim tak skupiają się na jedzeniu, dopinają pod to suplementację, no i trenują. I wszystko idzie spójnie. A w trójboju często mam wrażenie, że to jest tak, że przygotowujemy się do zawodów, to bardzo często u zawodników widzę, niezależnie w jakim jest okresie treningowym, to a zrobię sobie redukcję, a sobie zrobię masę, albo a sobie odpuszczę żarcie, nie? I kurde, no to nie będzie działało. Tak naprawdę bazujmy jako podstawę na naszym planie treningowym, bo to w naszym sporcie jest najważniejsze, ale dopasujmy tą dietę pod ten plan. Hmm. Czyli szykujesz się do zawodów, robisz hipertrofię, to kurwa nie rób redukcji. No bo to się zdarza. No, no. Robisz objętość, ale wejdę na redukcję, bo trochę chcę zrzucić. No jaki to ma sens? Dla mnie największą paranoją jest, jak ktoś jedzie na zawody, robi powiedzmy wagę, już się zważył, idzie się ładować i se skoczy do maka. Mówię, no ja pierdolę, chłopie, zapieprzałeś kilka miesięcy albo co najmniej kilka tygodni na to, żeby zrobić coś fajnego na tym pomoście. I w najważniejszym momencie, żeby załadować do swojego ciała najczystsze paliwo, ty idziesz pić gnojówę. Wiesz co, a ja zalecam. Ale, nice. Ale słuchaj, no. Ale zalecam jakieś małe dwa cheeseburgery po to, żeby naładować się sodem. A to okej. Okay, i później idź, ładuj węgle. No, ale jeżeli wiesz, jeżeli ktoś idzie i na przykład, dobra, to teraz zjem 7 Daysa, chipsy, a na startce wezmę paluszki. No Jezus. Ale będę naładowany. Idziesz, bo ja dziękuję, nie? Idziesz taki wzdęty na pomost, że no. Od razu czujesz, że ten bracing lepiej siedzi na pewno, jak dosłownie tam w dole przysiadł ci się odbija. Zresztą ja tak miałem jeszcze w zeszłym roku w kwietniu na XPC, że tam w dole przysiadu prawie wymiotowałem na przedniego sędziego, a co zrobiłem? Też oczywiście załadowałem jakieś tam sypiaste rzeczy. Jak tak można? Nie, wiesz, jeszcze idź i chociaż popatrz na ten skład, nie, tego żarcia, bo to, że bułeczki są słodkie, nie znaczy, że tam jest dużo węglowodanów, może tam na no przykład jest tłusty i to trawie nie siądzie. Dokładnie, no. Najwięcej to jest połączenie jakiś tłuszczy trans z bardzo kiepskiej jakości cukrem, no i nie, no daj spokój. Ale po takim odwadnianiu myślę, że właśnie wrzucenie jakiegoś syfiastego żarcia w małej ilości, żeby naładować tej soli masę, jest mega potrzebne, bo no, ta woda musi się z czymś wiązać. Ale to wiesz, okej, okay, wszystko rozumiem, jeżeli to ma jakiś sens i konkretny cel, nie, tak jak mówisz, a nie, że idziesz do maka, bo ty tak długo po prostu nie jadłeś, albo jadłeś czysto, że teraz ci się należy nagroda, nie? No to przecież daj spokój. No, więc szczególnie jeśli jadłeś czysto, nie wiem, całe przygotowania, no. Bo jeszcze zrozumiem, że nie wiem, raz w tygodniu jadłeś maka czy coś i super, miałeś trening później, to już bym się jakoś nie denerwował mega, że później przed zawodami jesz maka. Nie jest to jakiś najlepszy wybór ogólnie na co dzień, także regularnie to robisz, no ale... Sprawdzone. Tak, systematycznie przede wszystkim. Jak już masz, jak już masz sprawdzone, to myślę, że nawet wtedy lepiej pójść sprawdzone, niż jeść syf całe, wiesz, całe życie. Pierwsza sprawa, jedziesz i przed na zawody, zawodami zjem wszystko czysto w chuj, nie? Wiesz, pierwsza sprawa, jedziesz na zawody, przygotuj sobie żarcie. Jezus, jak mało osób to robi, to ja jestem w ciężkim szoku, nie? I to nawet... nie kupić sobie żelki w Biedronce i tam osi jedno albo dwa. Wiesz, że dobrze reagujesz na węgle w postaci, nie wiem, ryż z dżemem i z czymkolwiek tam jeszcze do smaku, no to przygotuj sobie, kurwa, to samo, nie? A strasznie mało osób jakoś o to dba i później wpieprzają słodkie bułeczki na starcie, nie? Dla mnie to jest... No jesteś zamdlony. Nie wiem, czy to tak można nazwać, ale generalnie mdli po takim jedzeniu. Ja lubię na przykład po osiadach zjeść coś porządniejszego, takiego pełnowartościowego, bo na ławce to mi nie będzie przeszkadzało, że coś tam w brzuchu będzie. Tak, dociągów to tak się samo, strawi i będę tak czuł się świetnie. W międzyczasie, jak tam żelka wpadnie, okej, okay, nie ma problemu. Spoko. Ja nawet lubię się najeść przed wyciskaniem, bo dużo lepiej mi się leży na tej ławce, nie?
jakiś taki, się czuję bardziej jakbym w fotelu leżał. Przyklejony. Tak, dokładnie. Coś ciężkiego. To co gadaliśmy dzisiaj, że zawodnicy z wysokich kategorii leżą płasko na ławce i mostek robią po prostu wielkością swojego ciała. I myślę, że to jest idealne ustawienie do brzuch musisz bęcia. Podnieść pasem tak. I wszystko się zgadza w tym momencie. Tak. Dobra, ja się w ostatnim czasie dosyć mocno przekonałem, no niestety na sobie, bo ja jestem z tych Polaków, którzy się niestety uczą na swoich błędach, że uwaga, ruch symetryczny musi być symetryczny. Przy czym, no niestety nie chodzi tu o to, jak ty czujesz ten ruch, tylko jak ten ruch wygląda. I tutaj czasami jakieś małe odstępstwa, i teraz tak podkreślę, że ja mówię o sporcie zawodowym, bo ja wiem, że ostatnio było dużo gówno burzy w internecie o to, że technika wcale nie jest aż taka istotna. I po części w jakimś stopniu się zgodzę, że jeżeli mamy osobę trenującą amatorską, która robi 2 przysiady tygodniowo, w sensie 2 serie powiedzmy na treningu, to ta technika nie musi być idealna, bo nawet jeżeli będą jakieś kompensacje, to te kompensacje będą rozłożone milionem innych ruchów, jeżeli powiedzmy ma kumaty plan od kumatego trenera. I też jest to dla mnie trochę takie powiedzmy, na co dzień nie poruszasz się też idealnie symetrycznie, więc ten trening też nie musi być tak idealnie symetryczny, nie? Zwłaszcza jeżeli mówię, jest on taki fajny, ogólnorozwojowy, że się poruszasz w różnych płaszczyznach. Jednakże, jeżeli mówimy o sporcie wyczynowym, gdzie ta powtórzalność ruchu jest bardzo duża, to każde odstępstwa od tej symetrii, w momencie kiedy mamy ruch bilateralny, będzie się niestety przekładać na to, jak nasze ciało będzie działało. I tutaj chociażby głupie to, że masz nogę lekko zrotowaną na zewnątrz, bardziej niż drugą, co jest niestety dosyć częste, jak zacząłem analizować ten przypadek u osób, które jeżdżą dużo autem i po prostu prawą nogą cały czas deptają ten gaz. Także no po prostu pośladek nagle jest trochę bardziej skrócony, przywodziciel inaczej działa. Bardzo często się pokazują jakieś bóle, czy to naprężacza, czy innych mięśni, które próbują ratować stabilizację w tej prawej nodze. I jest lipa. A jak się z tego się zacznie, to później już ciało się zawsze jakoś ustawi do tego boju, tak żeby się wyrównać czy to środkiem ciężkości, czy to żeby się uratować jakoś inaczej stabilizacyjnie. I to może się ciągnąć naprawdę długo, bo u mnie jeszcze tak... Kiedy Juran odchodził z pocztangi? To był październik? Październik, wrzesień zeszłego roku. Tak. No. To ja we wrześniu pamiętam, że siadałem już gdzieś tak 240-250, nie? Jakoś tak było, na takie RPE-8, całkiem fajnie W Noprenach mówił wtedy, tak, co robiliśmy. Tak, to 2-4, tam to jeszcze pamiętam ten tak wtedy. Kurde, ale to tak dawno już było? No, stary. I nagle jak mi to wszystko zaczęło siadać, do tego jeszcze oczywiście dużo stresu, dużo siedzenia, bo masa papierologii do ogarnięcia, mniejsza z tym, ale generalnie jak się to wszystko zaczęło ciągnąć, to jestem, dzisiaj jest co, 23 marzec chyba, nie? Do pół roku. Kurwa, to przecież jest sporo. Oczywiście na to też jeszcze się nałożyło dużo jeżdżenia autem i tak dalej, to tylko pogłębiało te dysproporcje. No ale pół roku treningowo na siadach jestem w plecy, nie? Co prawda, co się nauczyłem, to tylko zyskają moi zawodnicy na tym, nie? Ja trochę też dzięki temu lepiej ruch zrozumiałem, co jest mega fajną sprawą. No ale nagrywajcie się. Nagrywajcie się zwłaszcza od przodu albo od tyłu. Ja wiem, że przysiady fajnie wyglądają na Instagrama pod kątem 45 stopni. Najlepiej najlepszy tak, kąt. Najlepszy. Najlepiej jeszcze tak, żeby ta głębokość nie była do końca. Nie zawsze jest na to miejsce w garażu. Ale tak, ale jeżeli się po prostu trenujecie sami, nie ma kumpla z boku, który popatrzy, to nagrywka od przodu, jak dla mnie, to jest po prostu must have. I pilnujcie się rzeczywiście, żeby to ustawienie było symetryczne. Bo to, że wyczujecie ruch symetrycznie, to wcale nie znaczy, że to nie jest równy. I wiele razy miałem tak, że przyjeżdża do mnie zawodnik, ja go ustawiam równo, on siada równo i on mówi, nie, jest krzywo. I się tak ustawia po swojemu krzywo, robi krzywy ruch i mówi, teraz jest równo, nie? I dopiero jak go nagrasz, to on tak, o ja pierdolę, rzeczywiście, masz rację. Ja myślę, że dużo ludzi wie i nawet czuje, że coś w tym... Bliżej się przy... Że coś w tym przysiadzie jest nie tak, czyli no raczej... Widzą gdzieś tam na filmie, że coś tutaj ta noga uciekła, albo to biodro nie jest tak idealnie, powiedzmy, w osi, w środku. Ale często to ignorują, bo myślą, wiadomo, nie znam każdego, kto krzywo siada, ale często słyszę, że jakby leczenie tej dysproporcji nie zwiększy jego wyniku, no nie? Bo, no wiesz jak to jest, że siadam tyle, okej, robię tam jakiś fajny ciężar, krótkofalowo powiedzmy może zmniejszyć, tak, ale dokładnie długofalowo będzie to... I to też jest częsty strach, nie? Przed krótkofalowym zmniejszeniem jakby wyniku w siadzie, nie? Bo tak mocno się
identyfikujemy często z wynikami, które robimy, że w głowie, ej, masz zjąć tam, nie wiem, z 20 czy 30 kg ze sztangi, żeby, czy w ogóle zejść do pustej i coś przerobić, tak wiesz, od zera, jeśli jest jakiś gruby temat, no to tak niechętnie, no nie? Ja teraz Seba Pawlik, nie? Ostatnio przyszedł do nas bardzo silny gość z kategorii 125, 890 kg zrobił tydzień temu na mistrzostwach chyba Europy, GPC. No i od razu zobaczyłem, że tam jest krzywo, że na jednej nodze nie ma stabilizacji i że jest też właśnie ten ruch nie jest symetryczny, nie jest symetryczny już na samym starcie, już jak stał, to po prostu nie był równo ustawiony, do tego prowadził sam ruch krzywo. No ja powiedziałem ci, Seba, będziesz naprawdę zajebistym gościem, jeżeli się będziesz słuchał, będziesz w kurwa silnym trenerem, zawodnikiem, zresztą już jesteś, będzie tylko lepiej, ale muszę ci technikę rozwalić, nie? Musimy po prostu zejść do bardzo małych obciążeń i musimy popracować na totalnie innej intensywności. No i przed startą tego nie robiłeś, tylko będziesz robił teraz. No to wiesz, no bo nie było sensu, bo... Bo to warto dodać, nie? Żeby nie robić takich zmian, kiedy musimy dźwigać swoje maksy, bo możemy się mocno zepsuć. Tak. Ja tak zresztą raz Oskara prawie zepsułem, na szczęście nie było tragedii, bo na jakimś powtórzeniu zobaczyłem, że krzywo się ustawia, i mówię mu, Oskar, dupa ci nie działa, pośladek średni, bo masz go skróconego już na samym starcie, nie? I on nie będzie ci stabilizował. Mówię, jak robisz następną serię, weź dokręć trochę więcej do rotacji wewnętrznej stopy i będzie lepiej, nie? I jak siadł i tam puściła ta stabilizacja, którą go trzymała, o Jezus, przez 3 dni się składał, bo zdecentralizowało mu głowę kości udowej i było bardzo źle, ale na szczęście jego dziewczyna go ogarnęła. Bo już było mi trochę przykro, że wysyłam jednego ze swoich czołowych zawodników, ale ogarnęła go dosyć szybko i było okej. Okay. Także nauczyłem się tym razem na cudzym błędzie, żeby nie poprawiać. Chociaż raz. Nie. No ale to też dobra wskazówka, nie? Żeby w sumie błąd był twój, ale to on jakby zebrał żniwa z niego. Tak, no. Także na dużych ciężarach nie poprawiamy. Jak coś poprawiamy, to poprawiamy od samego startu. I trzeba dać temu czasu. Bo jeżeli popracujemy 2-3 tygodnie i wejdziemy znowu na maksa, będziemy robić to, co robiliśmy wcześniej. Dokładnie. Tak, szczególnie jak zaczyna ta technika nowa wyglądać obiecująco, bo często jest tak, że nagle zaczynamy to ciało czuć naprawdę dobrze. Wracając do tego, czy poprawienie techniki zwiększy wynik siłowy, oczywiście, że tak. Jeśli siadasz na jedną nogę, a na obie, to sobie policz, ile możesz. 2 razy więcej, tak, praktycznie zrobisz. To jest quick math. Czysta matematyka, to tak, się musi tak, udać. Tak. Jak siadasz 200 na jedną nogę, to napraw stary i masz, wiesz, najlepszy przysiad w Polsce. 400. Prawie najlepszy. O czym mówiłem? O matematyce. To nieważne, zapomniałem. Co? Temat się skończył. Ty, no zapomniałem, o czym gadałem. Nie pamiętam. A, no oczywiście, że dołożymy. Ja zawsze się przed tym stroniłem. Miałem takie w głowie, nawet jak wiedziałem, że coś robię źle, na przykład garba w martwym ciągu, albo krzywy przysiad czy coś, jeszcze parę lat wstecz, to raczej ignorowałem po prostu swoje zdrowie. Miałem coś takiego, że raczej nie dołożę do wyniku jakoś dużo, a na zdrowiu mi tak nie zależy, bo chcę teraz więcej podnosić. No myślę, że no, każdy z nas tak ma. Jakby to każdy przez to przechodzi. Tak, nie? Szczególnie, że tam młody, wiadomo, nie, po prostu nie zależy mi na zdrowiu, chcę podnieść jak najwięcej. Ale jak się okazało, że mogę podnieść jak najwięcej w jak najlepszym, jak najoptymalniejszym wzorcu, no to już wybór był po prostu prosty, no nie? Szczególnie, że chcę podnieść jak najwięcej w życiu ogólnie, a nie za tydzień na treningu, bo masz ochotę. No, ja już jestem na tym etapie, co Chris Duffin kiedyś powiedział, że jego technika jest idealna, bo od niego każde najmniejsze odstępstwo od ideału go niszczy po prostu i to niszczy go bardzo szybko. Nie? Co szczególnie na takich obciążeniach. On siadał 1000 funtów na 3, ja siadałem 6 miesięcy temu 250, no ale szczegół. Szczegół. Ja bym jeszcze wrócił do tego tematu, co Adam poruszył odnośnie trenowania za ciężko. Ja odkryłem, no nie jest to nic nowego, ale teraz ja to testuję najpierw na sobie, później przeniosę na zawodników, jeżeli się sprawdzi, ale wcześniej zawsze główny bój to był praktycznie 2/3 mojego treningu. Główna seria back-offy to było coś, co mnie niszczyło, akcesoria były zrobione, no też się do tego przykładałem, ale no to była mała część treningu tak naprawdę. Teraz działam trochę inaczej. Robię powiedzmy jedną serię, która jest ciężka,
back-offy są lekkie i to są techniczne back-offy, które nie męczą mnie mocno, a objętość buduję na ćwiczeniach, które nie tyrają mi układu nerwowego. I czuję się świetnie i patrząc po wynikach, no też ciężko powiedzieć, ale jestem po dwóch blokach hipertroficznych i dochodzę do swoich maksów prawie, poza przysiadem, gdzie zmieniłem mocno technikę z low bara na high bar, więc ciężko porównać. No ale ławkę i ciąg mam praktycznie życiową, a czuję się świetnie, nic mnie nie boli i po prostu bawię się tymi treningami, bo mówię, dokładnie, ten główny bój mnie tak nie zajedzie, ja mogę te akcesoria jeszcze przetyrać, tak jak typowy kulturysta, wziąć te hantle, zrobić jakieś serie łączone, to jest fajne. Skupić się przede wszystkim na brakach twoich, nie? Dokładnie. Nie, że idziesz wymiętolony po tym treningu tam siadów i bencha i masz powiedzmy problem, z którym się jeszcze zmagasz, typu nie wiem, czucie na przykład jednej strony, u mnie to był prawy najszerszy czy tam cokolwiek i teraz rzeczywiście zrobię sobie 3-4 ćwiczenia jednorącz, gdzie naprawdę mega go przeoram i przekłada mi się to super na treningi, a wcześniej było tak, że szedłem robić akcesoria, to ja już po prostu byłem wręcz blady, no nie, po prostu nie miałem w sobie zero, nie miałem żadnej werwy, żeby to robić. Nie? I w moim przypadku też jakby właśnie trenowanie tak jak wcześniej nie doprowadzało mnie do progresu z tego względu, że byłem po prostu, układ nerwowy był zniszczony i moim zdaniem przetrenowanie mięśni, nie wiem, nie istnieje, ale istnieje przetrenowanie układu nerwowego. Znaczy jak ja myślę, z tym że przedniemy... naszym zdaniem nie istnieje, bo my nigdy nie przerobiliśmy treningu kulturystycznego, takiego typowego. Myślę, że ja startowałem się... w kulturystyce. A, zapomniałem. Widzisz? Tak, racja. No tak, Doman jest tym tak. Pięknym z nas. Niestety. No, zapomniałem. Dobra. No to może coś tam wiesz, nie? Bo takie treningi... To tak bez urazy, po prostu jest najbardziej dojebane, o to mi chodziło, nie chciałem tego źle powiedzieć. No to fakt, no bo kulturyści to trochę inaczej jednak traktowali. Pytanie, czy na przykład jakbyś teraz się wziął za trening kulturystyczny, to czy też byś miał takie zdanie, że to nie może być przetrenowane? Wiesz, jesteś na innym etapie zupełnie. Wiesz co, wtedy trenowałem, kurde, totalnie inaczej, bo trenowałem 5 razy w tygodniu i to był taki dzielony trening split, nie? No. Głównym moim tam ograniczeniem było samopoczucie wynikające z tego, że byłem naturalny i ćwiczyłem za ciężko, a inną wydolność, która po prostu padała. Ja tam bardziej miałem problemy z tym, żeby się nie zżygać, niż żeby zrobić ciężką serię, nie? I może, wiesz, warto by w takim wypadku zrobić jakieś GPP, poprawić wydolność i wtedy wrócić do tych treningów. Dobra, GPP. Ja myślę, że myślę, że to możemy spokojnie ruszyć ten temat, bo to jest dosyć ciekawe, bo ty robiłeś dosyć długo, na twoje treningi tak się w sumie opierały na GPP ostatnimi czasy, nie? Nie, wiesz co, nie tyle, że długo, ale pierwszy raz, odkąd startuję w trójboju, poświęciłem temu czas. Nie na zasadzie, że raz w tygodniu coś dołożę, tylko przez chyba 2 miesiące skupiłem się na innym sporcie, a siłownia była robiona tam raz w tygodniu po prostu delikatnie, żeby coś tam trenować. Dobra, jak gdyby teraz wracasz do treningów, jak długą przerwę miałeś? 3 miesiące całkowicie nie trenowałem, 2 miesiące robiłem GPP i zrobiłem 2 bloki hipertroficzne, teraz jest pierwszy siłowy. No to jestem mega ciekawy, bo to ciężko na razie nam powiedzieć, jak na tym wyjdziesz, bo ty w sumie miałeś dosyć duży problem, żeby dołożyć do ciągów i do ławy w sumie, nie? A teraz... Dokładnie, myślę, że problem ławy może się rozwiązać przez to, że pierwszy raz od 4-5 lat przygotowuję się i mnie nie bolą ramiona. A wynika to z tego, że zacząłem siadać high barem, gdzie przy tym low barze naprawdę dużo osób starało się mi pomóc, jak to usiąść, jak chwycić tą sztangę, żebym ja nie niszczył tych rąk, tych zginaczy ramion, ale zawsze dochodził do taki moment, że suplementacja zadziałała, mobilność się zmniejszyła, sztanga się zachwiała jak i któraś ręka wysiadała i koniec przygotowań wyciskania, bo technicznie nie dało się tego wyciskać. Więc teraz mogę przygotowywać się, mogę wyciskać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo to, wiesz, często jest tak, że zaczynasz przygotowania, jesteś na jakimś wczesnym etapie i widzisz, o kurde, ale jestem silny, to jest zajebisty wynik. Finalnie wychodzi to, co zawsze, nie? Więc zobaczymy. Dobra, no to zobacz. Jestem na podobnym etapie przygotowań, że czuję się bardzo silny i póki co jeszcze sprawny i zdrowy,
I mocno się zastanawiam, jak te siły rozłożyć na ten cały ten okres przygotowań, żeby właśnie się nie przestrzelić. No nie? Wiesz co, ja na przykład podchodzę pod tym kątem, że ja ten okres teraz poświęciłem mocno właśnie budowaniu mięsa po prostu. I właśnie, tak jak rozmawialiśmy, nie tylko pod kątem treningu i budowania jakichś tam objętości, czy ćwiczeń hipertroficznych, no ale i jedzenie, tak, bomba, suple, wszystko mam dopięte już teraz, po to, żeby nabudować to mięśnie, żeby wykorzystać ten okres jak najbardziej. Później, wiesz, będziemy budować siły, to myślę, że już nie będę trzymał aż tak wysokich kalorii, chociaż to też mam chłopaka, który mnie prowadzi pod tym kątem, więc razem będziemy rozmawiać na ten temat, ale wydaje mi się, że trzeba też nauczyć się dźwigać w nowej wadze i podczas tych bloków siłowych, czy piku, niekoniecznie dokładać kilogramów na siebie, bo zmienia się środek ciężkości. Dokładnie. To jest spokój. A Adamowi się udało zrobić dwutygodniową redukcję przed XPC. Oj, nawet trochę dłuższą. Ja przed WPC w zeszłym roku zrobiłem, z 10 kilo schudłem chyba w 2 miesiące. Jak piku. Twoje ciągi wtedy wyszły? Poszły w górę. Dokładnie. Ciągi mi poszły też w górę. Też to zauważyłem. Później w ogóle schudłem jeszcze trochę i ciąg również został w ogóle na wysokim poziomie, a siat mi spadł chyba 30 kilo. No i ławka pewnie też. Tak, a teraz zacząłem tyć i ciągi na szczęście nadal są całkiem w dobrej formie, a ławka i siady poszły mocno do góry. No i Simons dał zajebistą wskazówkę, jak sobie dobrać kategorię wagową. Tak. Że tyjesz tak długo, aż ciąg się zacznie spadać, wtedy schodzisz jedną kategorię wagową niżej i tam siedzisz, i to jest twoja kategoria wagowa. I myślę, że to jest głupie, ale działa. Kurde, ja głupi patrzę, żeby się nie ulać. To jest super dla ludzi, którzy tam trenowali z nim. I jak słyszałeś, że miałeś przytyć 20 albo 30 kilo, to po prostu musiałeś zrobić. No nie? Bo inaczej nie mogłeś trenować z chłopakami na siłowni. No nie? Dokładnie. Ale dobra, tak jeszcze idąc do tego GPP, od którego tu chciałem się właśnie jeszcze otrzeć trochę. No to też zauważyłem, że jak dorzucam takich trochę elementów sprawnościowych do siebie, no to jest dużo lepiej. Generalnie. Jest, szczególnie że jak przyjechałem do was na zdjęcia i robiłeś mi testy mięśniowe. Kurde, działało wszystko. Tak, wszystko działało. No, nigdy tak nie miałem. A miałem właśnie ten okres, gdzie tak naprawdę dużo pływałem, bawiłem się trochę, powiedzmy, w cudzysłowie, w kalistenikę, bo to było podciąganie i dipsy. Tak. No, taka trójbojowa kalistenika. Tak, ale w seriach łączonych z krótkimi przerwami, więc tak. A, wiesz, crossfit, stary. Może i crossfit, tak. Ale nie, bo wiesz co, nie ten, nie bujałem się za mocno na drążku. To chyba nie. I kontuzji nie złapał, to tak, też się tak spoko. Trójbój robiłem tam raz w tygodniu i to na bardzo niskim RP. No myślę, że szczególnie wydolnościowo to jest świetnie czułem. To jest też fajne, że jak człowiek trochę się porusza inaczej, mówię tutaj o wydolności, to nagle te treningi nabierają innego znaczenia. Tylko że my bardzo, my w sensie trójboiści bardzo mocno uciekamy od tej pracy cardio gdzieś tam. I no, myślę, że tutaj tracimy na tym niestety. No, prawda jest taka, że wszyscy lubimy napieprzać żelazo i tyle. Ale jednak, no jeżeli robisz to rzeczywiście dla wyniku, to jest ciekawe. No, co jesteś w stanie zrobić dla wyniku? Wszystko! Abyś biegał? Nie, no tyle. Powiedz, nie. Co dzisiaj robiłeś o 6 rano. Biegałem po schodach. Widzisz, ja sobie kupiłem bieżnię na chatę specjalnie, bo z tego względu, żeby właśnie nadrabiać to, czego nie robię w treningu, nie robię w dzień. Mam pracę siedzącą, wracam do domu, siedzę. Więc fajnie by było trochę pochodzić, nie? Możesz czasem wyjść na dwór, nie zawsze możesz, bo jest zła pogoda, bo nie wiem, no ja mam też córeczkę w domu i jeżeli jestem sam z nią, to tak nie bardzo mogę wyjść, sam sobie pochodzić. Więc mam tą bieżnię, gdzie naprawdę zawsze znajdę czas, jak ona pójdzie spać nawet, żeby wskoczyć, zrobić, przejść się pod tą górkę i mam wrażenie, że dzięki temu nie muszę też kombinować z jakimiś, powiedzmy, wyszukanymi ćwiczeniami, które naprawią mi mięśnie, które nie pracują w trójboju. Chudy jest zajebisty, jeżeli dobrze robisz, to
No, Rafał. Ilu moich zawodników, którzy przyszło do mnie bardzo zdziwionych. Ty, Rafał, ten chód naprawdę działa. Stary, przecież po co się to kazało robić? Ja też tak byłem pesymistycznie nastawiony do tego, dopóki na sobie nie poczułem, że to naprawdę ma ogromne przełożenie. Nie? To jest piękne, jak to, już, to też dzisiaj rozmawialiśmy, chłopaki. Nie? Ile osób ciśnie z nas bekę, żeby robimy jakieś dziwne ćwiczenia, że robimy dziwne metody. Gdybyście wy wiedzieli, ile do mnie się odzywa osób, żeby ich naprawił i jest tylko nie mów mojemu trenerowi, że do ciebie się zgłosiłem. I to naprawdę takich czołowych zawodników z czołowych ekip, nie, tylko nie wiem, może się do ciebie zgłaszają, nie, po prostu z kino, nie. Także wszyscy śmieszkują, a jak to kiedyś Kamil Koczwara powiedział, ale jak cię boli, to wiesz, do kogo się zgłosić, nie. Tak, bo ja też to podejście chodu, czy wspomnianego biegu po schodach, oczywiście tu się zaraziłem od chłopaków z GSP, bardzo serdecznie ich pozdrawiam, bo ostatnio z nimi też współpracuję i sprosił ich uczę. No i ten bieg po schodach właśnie, świetna sprawa, kapitalnie, nie? Bo tutaj raz, że ja mieszkam na 6 piętrze, także jak pada, to też spokojnie. Po prostu wychodzę na klatkę schodową i góra dół. A po schodach nie da się biec źle. Nie da się krzywo ustawić stopy. Zawsze musisz wylądować na tym przodostopiu, nie? I zawsze musisz, o ile ci nie opada jakoś biodro z jednej strony. Myślę, że na pewno ktoś dałby radę to zrobić źle. Ale jest trudniej to zrobić źle niż biegnąc po płaskiej powierzchni. Nie? Tak. Właśnie, wiesz co, ja GPP zacząłem od sprintów, które też tak uważałem, że nie da się zepsuć i dalej tak uważam, tylko polecam się rozgrzać, bo można naderwać dwójki. Wiem, sprawdziłem. Z własnego doświadczenia. Tak? Nadrwałeś dwójkę przy sprincie? Tak, ale biegłem po pijaku bez rozgrzewki. A, okej. Okay. To najlepsze, że nadrwałem dwie, bo najpierw poczułem w jednej, ale mówię, nie odpuszczę, bo przegram, więc cisnę dalej. Poczułem w drugiej i nagle już ciężko było stawiać te nogi. Nie? Ale wygrałeś? No nie, no nie dobiegłem. Wiesz co, już ale to była dogrywka, bo pierwszy wygrałem. A, okay. To mogę się nie zgadzać na dogrywkę, nie? Po prostu. No niestety. Chciał zdominować tak to. Ale później zacząłem się rozgrzewać, później wróciłem do tych sprintów i powiem wam, że czasami miałem problemy właśnie z kosami, z tą taśmą skośną. I robiłem ćwiczenia przeróżne, przy których tak nie do końca czułem, nie? Przyszedłem pobiegać, zrobiłem parę sprintów. 3 dni czułem te skosy. O. Z obu stron. U mnie to był... Przecież wiesz, no. Mówisz, że się nie da się spieprzyć sprintu. Da się. Niektórzy po prostu są stworzeni do jakichś aktywności ruchowych konkretnych. Nie? Tak samo jak, wiesz, my tu sobie gadamy o tym GPP, o usprawnianiu, a mamy przecież takich zawodników jak chociażby Jaguar przecież, który... Jakie GPP? Jaguar idzie porozumieć przysiad, wyciska i martwy ciąg, wiosła i nara. Nie? I to naprawdę u niego pracy w innych płaszczyznach. Jak Wardaj znajdzie, że się mylę, ale tak co gadamy, to tak wynoszę takie przynajmniej wrażenie. No tej pracy gdzieś tam naokoło jest bardzo mało, ale niektórzy są po prostu stworzeni idealnie do jakiejś konkretnej dyscypliny sportu i są, oni są nierozjebywalni, ale 95% ludzi, którzy będą chcieli ich naśladować, rozjebią się. Każdy zawodnik ma swoją drogę, niektórzy mają ją bardzo wyjątkową. To, że na nich spoglądamy i się uczymy i widzimy na przykład, że o, ten jeden gościu na świecie tak robi i ma z tego korzyści, szczególnie jeśli to jest coś dziwnego, to spróbujcie rzeczywiście, może ogarnęliście coś zajebistego, co bardzo mało ludzi wie, albo najczęściej po prostu dla was to nie zadziała, bo ten gość jest jakiś dziwny, no nie? To może być. Jak ja bym miał wybierać GPP? Jakbym miał warunki, to wybrałbym strongman. Nie na ciężarach maksymalnych, ale na ciężkich i robić to, co oni robią. Myślę, że mogę się mylić, ale myślę, że nic lepszego nie możemy zrobić. Kurde, myślę, że tam jest naprawdę... Znaczy tak, musiałbyś powstrzymywać mocno swojego. To też zależy mówię, że nie na maksy, nie? To ma być GPP, a nie, nie tyranie znowu układu nerwowego, który i tak tam ucierpi. Ale czym jest strongmanka? No, ruszanie się w każdej płaszczyźnie. Dokładnie. Lokomocja pod ciężarem najczęściej, nie? Jest problem to w strongmance, że jednak mało ma sprzęt do strongmanki, więc ja bym powiedział, jak nie ma sprzętu do strongmanki, idź chyba w kettle. Bo tutaj już możesz naprawdę się znakomicie pobawić w różnych płaszczyznach. Pracować nad stabilizacją w taki sposób, że na sztandze po prostu nie ogarniesz tego, nie zrobisz, nie powtórzysz w żaden sposób, a tutaj no wyjdziesz w taką płaszczyznę, że no tutaj zapracujesz zupełnie inaczej. Nie? U mnie ze wzorcem chodu, jeszcze wracając tutaj, i to częsty problem u wielu ludzi, to jest mięsień biodrowo-lędźwiowy, często jest gdzieś tam przykurczony, pospinany i tak dalej. I zawsze no, napieprzało mnie to biodro, szczególnie gdy siadaliśmy w neoprenach. Nie wiem czemu akurat tutaj, jak nie miałem tego wsparcia
na kolanie, na taśmie, to bardzo duży gnój łapałem właśnie na tym mięśniu biodrowo-lędźwiowym. I odkąd pamiętam, że zacząłem w ogóle trenować. Z Rafałem ogarnąłem chód, ogarnąłem w cudzysłowie, bo to jeszcze praca w toku, ale powiedzmy, że tak świadomie zacząłem poprawnie chodzić przed treningiem, bo tak na co dzień to jeszcze nie umiem raczej, ale na bieżni pod górkę sobie chodzę i to było, teraz robię 9. tydzień bloku treningowego, właśnie zakończyłem, czyli już około 3. miesiąc tak się rozgrzewam i bólu w tym biodrze nie czułem jeszcze ani razu na żadnym treningu przysiadów, czy w ogóle w życiu codziennym. No nie? To jest spoko sprawa, nie? Tak, nie macie, nie wiecie jak iść dobrze, to sobie dajcie 10% pochylenia na bieżni i spróbujcie połazić, zobaczcie. No i niech to będzie jakaś prędkość sensowna. Tak, 6 na godzinę. Nie, tak, wiesz co, 6 na godzinę na takim skosie do góry to będzie trochę za dużo. Ja myślę, że takie 4,5-5 to już będzie wystarczające. Zależy dla kogo. Ja na przykład jak mam już tą szóstkę, to czuję, że wolno idę w ogóle. Ale jak zaczęliśmy robić chód, to dawałem 6 i nie nadążałem tak robić. Nie? Nie, no to dla mnie szóstka to jest dużo, jak dam skos. Nie wiem ile stopni ustawiam, ale szóstka to jest dużo, szczególnie jak teraz trochę dobudowałem masy i po prostu moje piszczele nie lubią tego, nie? Przez co to jest pół godziny w bólu. No ale do przeżycia. No ale może wiesz, może coś tam aktywujesz fajnie, dzięki temu lejdziesz pod górę właśnie. Nie? No to liczę. No prawdopodobnie, wiesz, że to może być piszczele ten... No nieważne. Generalnie bardzo często ten chód działa zbawiennie i takie 10 minut na bieżni przed treningiem potrafi zrobić naprawdę dużo, dużo dobrego. Też zawodnikowi jednemu, który krzywo siada, po prostu powiedziałem, żeby zaczął chodzić, bo nie chodził wcale. Wszystko się poprawia. Nawet ostatnio Szymek Terwacki też. Ile masz ma? 20? 21? Nie, 20 albo 19. To jeszcze, bo on jest młodszy ode mnie, jest Szymon jeszcze. No. A silny w opór. Chyba nie? Dwie dychy. Bo on myślę, że on już 360 siadał, pchał 200 coś, ostatnio rozrobił życiówkę u mnie w ciągu 300 na 2. Tak. I to 300 na 2 robił po tym, jak przez godzinę go męczyłem, żeby stabilizować łopatkę właśnie różnymi dziwnymi ćwiczeniami na ketlach. W międzyczasie chodziliśmy. I też tak co testowaliśmy, to tam był później chód, później sprawdzamy i w pewnym momencie on tak powiedział, mówię, kurwa, jak ja się zajebiście czuję po tym chodzie, tak wszystko, mówię, się działa, się czuję u i stabilny to... i luźny zarazem. Stary, u mnie to była taka różnica, jak powiedzmy, że nie siadam zawsze głęboko, to jak zrobiliśmy chód z Rafałem w ten pierwszy dzień, gdzie jeszcze ty mnie wtedy tipowałeś, więc to w ogóle było takie, podejrzewam, że najbardziej rzetelne. No to dosłownie nie wiedziałem, co się dzieje w tym przysiadzie, tak na plus oczywiście. Nowe zakresy. Dużo, dużo głębiej i to nie kłamie, naprawdę z 10-15 cm to biodro poszło po prostu niżej, tak mi się to odblokowało, przestałem czuć ten biodrowy, przestałem czuć staw skokowy, zacząłem czuć czwórkę w przysiadzie, gdzie 8 lat nie miałem jeszcze takiego doświadczenia, żebym poczuł czwórę zamiast, ciekawe, nie, tyle lat zamiast jakby biodra. I wiesz, no. Nagle nowe mięśnie ci tak, i wiesz, te nogi nie, że mam małe, nie, a główna objętość to są przysiady, ale tak aktywnie rzeczywiście poczułem, że ona jest fajnie odpalona dopiero po tym chodzie, nie? I weź mi to wytłumacz, nie? Kurwa. No masakra po prostu, nie? Wytłumaczę, jak, ale... Tylko, że z schodem jest taki problem, że nie nauczysz się go z neta, nie? Nie obejrzysz sobie ciężko jest, materiału. To musisz poczuć. Znaczy to wiesz, ja na przykład znałem jakby teorię tego, jak powinniśmy chodzić, gdzieś tam przynajmniej podstawowo i wiedziałem, że chodzę źle, ale nawet nie miałem pojęcia, wiesz, jak się złożyć, od czego się zacząć, od czego w ogóle zacząć, nie? I dopiero ty mnie potifowałeś i miałem takie, przez takie proste. No, mnie bardzo irytowało, się, jak właśnie wróciłem od GSP i starałem się iść poprawnie. To była masakra, bo było trzy rzeczy, na które muszę zwrócić uwagę. Jak na jednej się zwróciłem, no to te dwie leżały. Później robiłem drugą rzecz, tamta odpadała i po prostu chodziłem i się naprawdę irytowałem. Z czasem to weszło w nawyk i już myślę, że jakoś to wygląda. Wygląda na pewno dziwnie, bo ja myślę, że jak ktoś wchodzi poprawnie, to widać, że on jakoś inaczej idzie niż reszta ludzi dookoła. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo jeszcze zapieprzasz, nie? Szczególnie jak tego pilnujesz
Tak na co dzień. Wychylenia do przodu to dziwacznie musi wyglądać, nie? No Maxo, przecież ta kadencja jest taka szybka, taka duża, no nie? Nawet jak jesteś wysokim gościem, to w teorii ci ludzie stawiają dłuższe kroki po prostu i mniej machają nogami, a tutaj się okazuje, że cały czas musisz zapierdzielać, nie? Dokładnie. No tak, chór jest spoko. Jeżeli go dobrze robicie, to polecamy naprawdę. A jak nie, to jedźcie do kogoś, kto wam pokaże jak, bo to jest jednak fajna umiejętność, dobrze chodzi. Zdecydowanie, tak, dużo lepiej. Przede wszystkim jest dużo wydajniej, no nie? Zdecydowanie mniej się męczysz podczas samego chóru. Ale ile razy miałem że coś takiego, że zrobiłem kiepski trening, znaczy kiepski, w sensie, że wracam po treningu i mówię, o, coś nie pracowało tak jak trzeba. I że czułem, że będzie źle następnego dnia, bo pójdę spać i będę spięty. I przychodzę do domu, była jeszcze taka w miarę wcześna godzina i mówię, dobra, można idźmy jeszcze na spacer, nie? I tylko ja też to były takie czasy, gdzie jeszcze nie miałem tego ogarniętego, tego chodu, więc musiałem myśleć, to po prostu idziemy i ja nawet nie gadałem, tylko myślałem o tym, jak iść, wracam na chatę i jest lepiej. I po prostu wiem, że już teraz mogę iść dużo spać. Dużo rzeczy nie? puściło. Ja często mam tak, szczególnie jak się skupiłem na tym, zwróciłem na to uwagę, żeby wymach ramion podczas chodu w ogóle jakikolwiek był. Najszerszy nagle działał. Tak, nie? żeby napęd... Stary, ten prawy najszerszy, co mi nie działał, to jak zacząłem nim machać, jak chodzę, to nagle super go czuję i się odpala przy każdym ćwiczeniu. No nie? Ludzie odchodzą z kilometra, ale jest okej. Ze strachu. Tak. No ale żadnych ćwiczeń nie musisz robić. I też często jak czułem gdzieś coś sztywniej, wiesz, przy łopatce, co w sumie często się zdarza, naprawdę przejdę się poprawnie i ten łapie luz na łopatkach, bo po prostu w chodzie całe ciało angażujesz do pracy. To jest trochę smutne, że jesteśmy sportowcami, a chód traktujemy jako GPP. No, ale wiesz co, no, kto nam kiedyś coś takiego powiedział? Kto nas tego nauczył? Tego przecież nikt nie bardziej mówi. Mi chodzi o to, że ile chodzimy, wiesz. Jesteś sportowcem, a siedzisz na tyłku cały dzień. Umówmy się, no trójbój jest niestety takim smutnym sportem, z którego nie możesz zarobić. Nie? Więc no, musisz spędzić większość czasu gdzieś w pracy i zarobić sobie na ten sport. Niestety, nie. Powoli to się gdzieś zmienia. Zresztą między innymi dzięki XPC, na którym jutro będziemy wystawiać zawodników, przecież tu już i karta pro, i nagrody finansowe, i to, i tamto. W ogóle te zawody wyglądają coraz lepiej, naprawdę, nie? Także już coraz więcej też obcokrajowców się pojawia, więc myślę, że w końcu się pojawia jakaś większa kasa tutaj na tym. Jednakże niestety musisz zarobić na swoją kuwetę też, nie? Także... Chyba, że chodzisz w pracy, to wtedy masz super. Chociaż jesteś listonoszem. Chodząc 8 godzin, to też podejrzewam, że nie jest to optymalne później w treningu siłowym. No ale myślę, że lepsze niż 8 godzin siedzenia. Zależy jaką dużą torbę masz na plecach idąc. Nie? Jeszcze. No co robisz przy tym chodzie? I czy masz okazję myśleć o tym, jak to robisz? No nie? Gdybanie, nie ma co. No, mnie jeszcze na przykład w pracy trenerskiej ostatnio, z pół roku temu. Mega, mega dużo pomogły taśmy kinetyczne Schwarza w rozumieniu ruchu. To nie jest na pewno podcast na taką gadkę. W każdym razie, jeżeli jesteście trenerami albo kimś, kto chce bardziej skumać ruch, to ja wam naprawdę bardzo polecam, żebyście sobie zapoznali się, chociaż nie wiem, liznęli gdzieś ten temat, bo mnie to otworzyło, znaczy może nie tyle, że otworzyło oczy, ale pomogło po prostu zrozumieć dużo, dużo lepiej ruch i teraz niektóre dysfunkcje jestem w stanie wyłapać znacznie szybciej niż wcześniej, albo zrozumieć po prostu, dlaczego ruch wygląda krzywy, na krzywy, dlaczego jakiś mięsień nie działa, dlaczego jakiś inny mięsień boli. Nie, to jest super temat. Polecam serdecznie. Rafał Zielecki. No zdecydowanie, jak masz odpowiedź, że coś boli większą niż iść do fizjo i ogarnij, tylko możesz jeszcze rzeczywiście przede wszystkim przetestować rzetelnie parę rzeczy i podjąć działania i widzisz, że to działa, no to jakby super, nie? No dobrze mieć generalnie w życiu narzędzie, nie? Tak, zdecydowanie. które dają ci jakąkolwiek odpowiedź. Wiadomo, że tutaj trener nie będzie nigdy fizjoterapeutą i pewnych rzeczy nie zrobimy czy nie zauważymy, no ale kto ma bardziej się znać na ruchu, który wykonujemy w tym sporcie, którego ludzi trenujemy, no nie? To my musimy być specjalistami jakby tego, jak się poruszamy. Ilu fizjoterapeutów spojrzy na to, jak dźwigasz i weźmie to pod uwagę? Bardzo mało, bardzo. A jak już takiego znajdziesz, to się go trzymaj, bo naprawdę to może być dobry fizjo w takim razie. Nie? Tak, no. Ktoś, kto wie, że w trójboju wyciskanie jest leżąc, a nie na barki na przykład, albo nie myli go z dwubojem, to już albo naprawdę... z triatlonem. Tak, tak. Ojej, to już w ogóle. No.
Wiesz, przynajmniej będzie miał możliwość znalezienia przyczyny, a nie tylko leczenia Tak, skutków leczenia skutków. do następnego treningu. Ale wiesz, to jest taka kolejna sprawa. Jeżeli rozwaliłeś się ruchem, to prawdopodobnie samo naprawienie ciała nie wystarczy. Bo jeżeli, wiesz, robisz ruch źle i ten ruch cię psuje, to dopóki nie wyprostujesz ruchu, to nieważne, ile będziesz chodził do fizjo, to nie zadziała. O tym właśnie mówię, nie? Że właśnie, żeby znaleźć przyczynę i to poprawić, a nie leczyć skutki, które to będą krótkotrwałe. Równie dobrze mógłbyś chodzić, jak siadasz raz w tygodniu źle, to chodzi raz w tygodniu do fizjo i tak, siadę, masz poniedziałek, fizjo se robisz we wtorek i leci proste, dalej, no nie? Proste. Ale jak komuś szkoda siana, to fajnie by było... Albo swojego zdrowia. Tak, o, no to może. Przy okazji, nie? A propos tego szanowania zdrowia, nie? Tak, nie, no idziemy znowu do tej symetrii ruchu, nie? Jako takiej. Bardzo fajnie, Tomek, to w ogóle comeback duży na początek podcastu, bo wtedy chciałem coś powiedzieć, ale mi się przypomniało teraz. Mega fajnie powiedziałeś, że przeszkadzamy sobie mocno w bojach, no nie? To, a propos tak całej tej dyskusji tutaj o GP, o tych taśmach i w ogóle... No fest, dużo tego widać naprawdę w ludziach w Polsce, czy w ogóle na świecie trenujących trójbój, że te wzorce są strasznie dziwne i wręcz często takie dzielone na, tak, dosłownie na widać, że dzielone są na segmenty. Zawodnik ma dopięcie składające się, kurde, z 15 elementów, zanim może zacząć przysiad i później koniecznie musi w nim pilnować jakiejś konkretnej rotacji, bo inaczej się wszystko rozleci i w ogóle umrzemy z tym przysiadem. I no też nie ukrywam, że jak zaczynałem pracować jako trener, czy nawet jeszcze może z 2 lata temu jeszcze nawet więcej mieliśmy takich elementów, które chcieliśmy pilnować, ale widzę, że im jesteśmy lepszymi trenerami, tym tych elementów pilnujemy jakby mniej, ale są one dużo ważniejsze i bardziej przede wszystkim podstawowe. Ten bój wydaje się łatwiejszy i naturalniejszy. Tak, właśnie w pracy trenera w ogóle to jest dużo... Jak już, no najpierw się trzeba było trochę nauczyć i zrozumieć, ale jak już powiedzmy gdzieś poszliśmy dalej, to nagle to ustawienie tego przysiadu to nie jest, kurde, godzina czy dwie po prostu głowienia się, jak tu lepiej łokieć do góry podnieść, żeby te plecy trzymały, no nie, czy tam większy oddech walnąć, tylko bierzesz gościa i w zasadzie od pierwszego przysiadu na pustej sztandze jesteś w stanie... No jeśli wiadomo, nie ma tam jakiejś dużej dysfunkcji, jesteś w stanie go ustawić tak, żeby zrobił ładny przysiad, nie? Albo martwy ciąg. No wiesz, ty się masz skupić na tym, żeby przepchać sztanga, a nie na tym, żeby tutaj złapać małym palcem, tutaj zrotować się, tutaj mrugnąć prawym okiem i skręcić lewe kolano delikatnie w bok. Nie? No to nie zadziała. Jeżeli ty nie będziesz 100% swojej intencji wkładać w to, że przyspieszać, to nie będziesz mistrzem. Nie? To się musi wydawać naturalne dla ciebie, to musisz czuć, że ten ruch jest łatwy. I ja zresztą na przykład, ja bardzo często czuję, że mnie kręci, czy że ruch wygląda źle, bo czuję, że się muszę na nim bardziej skupiać. A jest taki moment, kiedy przychodzę i powiedzmy, wszystko działa, jestem w takim momencie treningowym, że nie kręci mnie w żadną stronę, to ten ruch jest po prostu tak łatwy, że to jest po prostu góra, dół i tak, na niczym czuję, się że ten przysiad to jest mój przysiad. Tak, tak, jak, to jest to, nie? Jak zrobisz to dobrze, to od razu wiesz, że to tak, jest to. Tak, tak, masz tak, takie tak, w głowie, nie? Że o kurwa, mam, nie? Mam. Tak, jak tydzień temu pamiętasz, jak ciągi robiłem, nie? Tak, tak, po prostu, jak siadło. Tak, 295 na taką naprawdę leciutką RPE7, jeżeli nawet nie mniej, ale zobaczyłem ten ciąg i stwierdziłem, że to więcej nie idę, bo lepiej nie będzie. Nie powiem inaczej, nawet to Rafał to poczuł. Okej, ja spojrzałem na ten ciąg i miałem takie Rafał, dobre, nie? Ale to był tak igła, wiesz, to nawet z boku taka aura się unosi po prostu, wiesz, tak. Rafał zaczął się świecić i odleciał. Dokładnie. Znalazłeś to w skarb smoka. Tak, no nie? I klika. A najlepsze jest to, że ciało szybko zapamiętuje optymalny wzorzec. Jeśli nie spierdzielisz czegoś dookoła, co ci powiedzmy ograniczy w zakres, który gdzieś tam chciałeś osiągnąć, ale generalnie jak już znajdziesz to ustawienie, które masz takie właśnie, że cała siłownia się odwróci w jednym momencie i poczuje to takie ten vibe od ciebie, tak, tą chwałę tego poprawnie wykonanego martwego ciągu, no to wtedy już bardzo często będziesz go szukał znowu i to już jest zajebiste. Łatwiej nie? jest odnaleźć coś znowu niż szukać go za pierwszym razem. Zdecydowanie, no nie? Tak samo jak wejdziesz w bardzo dobry stan mentalny jakiś, nie? Że tak. Ja mam czasami tak, że po prostu
Dla mnie wejście w dobry stan mentalny charakteryzuje się tym, że po wykonaniu boju dalej w nim jesteś, bo te 3 czy tam 5 sekund pchania sztangi nie jest w stanie jakby rozładować tego napięcia, które jest w tobie, nie? I dla mnie to jest takie, że wiesz, odkładasz tą sztangę, czy tam, nie wiem, na pomost, czy na stojak i masz po prostu ochotę kogoś, nie wiem, zagryźć po prostu. No zależy co jest twoim stanem, nie? Co wchodzi, dokładnie, tak. Nie? Ale to jest takie, że potrzebujesz jeszcze paru chwil do uspokojenia się po zakończeniu tego boju. Dobrze, wiem o czym mówisz. To no, wtedy dobrze, wiem, że jestem w dobrym miejscu do dźwigania, nie? I na przykład ostatnio na vlogu, jak Karol przecież szedł w moją stronę po zrobieniu to chyba 290 czy 290, nie pamiętam, nie? Ja się bałem, że on mi zajebie normalnie, nie? Szedł, tak. Wiesz, on poszedł gdzieś w pizu daleko i wraca dopiero po chwili taki uśmiechnięty. Ja wiem, że on był wtedy w dobrym stanie mentalnym, nie? I to dokładnie tak samo, nie? Że tutaj... Tu też warto dodać, że to może być taka nauczka, żebyście nie wchodzili w taki stan na zawodach do każdego podejścia, rozgrzewkowego, nie, bo się wypalicie. To męczy strasznie. To bardziej męczy niż dźwiganie. Zostawcie to na ten moment, kiedy potrzebujecie go użyć. Na rozgrzewce naprawdę dużo lepiej się sprawdzi spokojna muzyka i właśnie uspokojenie się, bo to jest duży, częsty błąd. Ale, no. I wiele osób na tym cierpi. Po prostu w ciągach, gdzie w moim przypadku na przykład ta agresja, którą potrafię wywołać, robi największą robotę, to jeżeli ja się odpalę za często wcześniej, to nie mam mowy do agresji. I to ciągu. Samo z radością po zaliczonym boju. Radość tak samo drenuje z energii. Tak samo. Ja bardzo często mówię... temperuję, jak widzę, że po przysiadach na przykład jest... Ktoś się jara... Tak. Ja skończyłeś robotę? Nie, robotę skończyłeś pociągu. Wtedy się byłeś ciąg, teraz się uspokój, odpocznij, wychilluj się, za słuchawki na uszy ze spokojną nutą i idź odpoczywać, nie? W każdym razie chciałem wrócić jeszcze do tego stanu mentalnego, bo tak zacząłem z dupy temat. Jak znajdziesz ten stan, to dużo łatwiej jest właśnie później do niego wrócić. I też tak, jak poczujesz coś takiego, że odłożyłeś tą sztangę i że dalej te emocje w tobie siedzą, to zastanów się, jak to czujesz, w którym momencie swojego ciała, jakie to uczucie, jaki ma kształt, jaki ma kolor, bo moim zdaniem emocje spokojnie da się nazwać i kształtem, i kolorem, da się po prostu opisać różne emocje w swoim ciele, gdzie to dokładnie czujesz. To wymaga trochę, powiedzmy, takiej inteligencji emocjonalnej, ale to jest spokojnie do zrobienia. Zapamiętaj sobie i później staraj odtworzyć to, znaleźć to na treningu, dużo łatwiej ci będzie po prostu wejść w ten stan emocjonalny. No, później to już nawet dochodzisz do takiego stanu, że możesz na pstryknięcie palcem wręcz. No na tym to polega, nie? Robienie to, takiej kotwicy mentalnej, żeby wejść w odpowiedni stan przed podejściem. Nie? No, tak to działa. Powinno przynajmniej działać. Nie? Mi to pomaga, że ja zawsze robię wszystko to samo. Nie chodzi mi tutaj oczywiście, chociaż no też o technikę tam głównych bojów, ale to jak podchodzę do sztangi, to którą ręką ją złapię, to gdzie patrzę, to jak magnezją się smaruję, czy to jak wącham. Ja zawsze robię ten sam jeden konkretny ruch, który robiłem zawsze. No nie? Jak tam sobie gdzieś zaczynałem z tym się bawić. Kaskada ruchów wywołuje konkretną emocję, zakotwiczoną gdzieś głęboko w psychice. Nie? Ten schemat również daje mi ogromną pewność, no nie? Bo ja nie robię nic, co jest mi obce. No nie? Dokładnie. Gdzie jakby... No kurwa, wiadomo, że czy to zmienia coś, czy że ja złapię lewą ręką sztangę najpierw, a nie prawą. Na przykład do przysiadu zawsze łapię lewą, a do bęcza łapię prawą pierwszą. I czy mi to zmieni, jak coś zrobię odwrotnie? No nie, ale jestem w tym elemencie, w którym czuję się zawsze dobrze. Nie? Tylko, że nigdy na tym nie myślałem, ale jestem w stanie ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że łapię prawą, bo teraz jak myślę i złapam lewą, to jest tak nienaturalny ruch. Ja też jakby, tak nienaturalny ruch. Ja też tego nie rozkminiam, po prostu tak sobie pomyślałem, że wyobraziłem sobie siad i naturalne dla mnie było to, że najpierw robię tak, nie? Odwrotnie. No nie? I to było dziwne, ja bym nie mógł tak zacząć przysiadu, nie? W sensie, że coś tak, w sensie tutaj Adam wykrzyknął drugą rękę, żebyście wiedzieli, tak, o czym. Tak, tak. No tak, tak. To jest ta powtarzalność ruchu, nie? I budowanie sobie rytuałów. No, a jednocześnie to jest mega fajne, nie? Jak nie tylko pomaga ci dźwigać, ale w ogóle to jest zarąbiste, że później dzięki temu moim zdaniem też łatwiej ci znaleźć swój wzorzec techniczny, bo oczywiście mamy parametry, które chcemy pilnować w bojach i teoretycznie jeśli jesteś zaopatrzony tam w stabilizację i wszystko, to bój wykonasz ładnie, ale jeśli przychodzi maksymalny ciężar,
to ty jedyne, na czym polegasz tak naprawdę, to są twoje nawyki i to, co twoje ciało ty nie możesz myśleć. Robiło. Ty nie myślisz, właśnie, ty nie myślisz o tym, co robisz. Ty powinieneś wejść w taki stan flow, gdzie w ogóle, wiesz... zdecydowanie. Głowa jest pusta. Rzeczy się dzieją, tak, nie? Tak, ty jesteś... No nie wiem, jak to opisać nawet ten stan, no nie? Ty jesteś wypełniony wszystkim, co robisz, a jednocześnie kompletnie pusty. Jak to donieśli, no. Zabrzmiało. Ale tak, no to o to chodzi. O to chodzi. To jest najlepszy stan do dźwigania, gdzie się nie starasz. Bo kto się stara? Mistrz nie musisz się starać. Mistrz się nie stara nigdy. Mistrzowi wszystkie rzeczy przychodzą z łatwością. I tu chodzi, żeby wejść w taki stan, taki mental mistrza. Nie? Starają się ludzie, którzy dopiero chcą dojść na szczyt, a ty, jeżeli masz mental mistrza, już tam jesteś na górze. Nie? Mistrzowi w jego głowie wszystko przychodzi easy. On na nic nie musi pracować. Ale oczywiście pracuje na wszystko, co ma, ale no może nie każdy mistrz tak ma. Ale moim zdaniem właśnie nie, ale Adam tak nie ma. Stara się. Nie, może, okej, okay, dobra. No mój mental jest taki, że oczywiście nie, czy to jest prawda, czy nie. Ty powinieneś zakładać, że tobie przyjdzie to łatwo. Czy to jest prawda, czy nie, to moja głowa jest taka, szczególnie w przygotowaniach, gdzie no naprawdę nastawiam tą głowę tak, żeby podnieść jak najwięcej kilogramów i nad tym też pracuję. To jestem święcie przekonany, że zrobię wszystko, co założymy na sztagę. No i tak ma być, wszystko nie? Przychodzi mi easy. Nie martwię się, czy ja dołożę za tydzień, czy ja podniosę to na zawodach, bo ja wiem, że to zrobię z łatwością. No i o to chodzi, żeby rzeczywiście czuć to, że jest tak, dobrze. A czy to nie? Później wyjdzie, czy nie, to już jest kwestia innych czynników oczywiście, ale moje nastawienie pozostaje niezmienne, nie? I to jest tutaj to. Dokładnie. Nawet jeżeli coś się nie stanie nie po twojej myśli, to i tak masz tą pewność, że okej, to ogarnę. Mhm. Spoko. Tak, i to nie jest ignorancja na zasadzie, że pff, kurde, nie muszę nic robić, nawet jeśli coś tam zacząłem failować czy cokolwiek, tylko to jest raczej poczucie, że to, co ja zrobię i zrobię tego bardzo dużo, zawsze przyniesie zamierzony efekt. No nie? Mhm. Tak. Jesteś świecie przekonany o jakości i słuszności twojej pracy. To jest też inna strona takiego podejścia. Nie wiem, wyobraź sobie, że twój rekord w przysiadzie to 450 kg, nie? Ale wyobraź sobie, bądź na chwilę tym człowiekiem, nie? Bądź tym zajebiście silnym skurwolem, sprawnym, który po prostu bierze sztangę i miażdży rekordy siłowni wszystkich, do których się znajdzie, na 5 ruchów, bez żadnego problemu, nie? I teraz bądź tym człowiekiem przez chwilę i idź, zrób trening z takim nastawieniem jak ten koleś. Ale wejdź rzeczywiście w niego mental, nie? Jesteś koksem po prostu. Jesteś ten. Koksem. Idziesz już, i wiesz, tak, robisz, rzeczy się dzieją dookoła ciebie same, nie? Zdecydowanie, no nie? I nawet jeśli jesteś, wiesz, nie reprezentujesz jakiegoś wysokiego poziomu siłowego, no nie? To łatwiej ci będzie tam dojść. No tak. Ja myślę, że też może pomóc sam fakt obserwowania ludzi dużo silniejszych od nas. Mm-hmm. I wychodzenia spoza polskiego podwórka, bo no tak naprawdę zdecydowanie. Możesz być tutaj silny, ale to, co się dzieje, nie wiem, w Stanach, no, to jest przepaść. Ja na przykład... Może już nie przepaść, bo kurde, ostatnie wyniki, przecież no nawet tutaj teraz przecież chłopaki 360 kilo się dają, potem wiesz, 18 lat, what the fuck w ogóle, kiedy to się stało? Przecież dawniej to byłby człowiek niedogoniony, byłby on i długo nic, a teraz... 300 jest... było dużo. Tak, a teraz to jest jeden z wielu wyników, także zajebiście, jak to wszystko idzie do przodu, ja jestem mega zajarany i naprawdę cały czas wyczekuję, co tylko nam przyniesie kolejny rok i jakich zawodników tutaj nam nowych pokaże przyszłość na polskim trójboju, ale idzie to naprawdę w dobrą stronę. Dobrą stronę. Gadaliśmy o tym dzisiaj, nie? Że mamy dużo młodych zawodników teraz, którzy zaczynają dźwigać obiecujące ciężary, mają całkiem fajnych, ogarniętych trenerów, jest teraz wiedza, która nam pozwala się nie zniszczyć tym, że jesteśmy silni. Uh-huh. I tych chłopaków, co znam, też są w miarę jakby rozgarnięci, świadomi. Także to już zaczyna się klikać, łączyć w całość. Tylko dokładnie, żeby to jeszcze połączyć, nie być twardogłowym i nie wiem, iść pobiegać pod górkę czasami. Tak, dokładnie. Mimo, że się nie chce. Mimo, nie trzeba o 6, można o 7, ale jeśli ktoś ale jak chce się być jedzie hardcorem, na zawody, to wtedy tak. Trzeba o 6. Dobra, chłopaki, myślę, że powoli możemy kończyć, bo trzeba też się wyspać, żeby jutro naszą ekipę wypuścić godnie. Także dzięki serdeczne wszystkim słuchaczom za uwagę. Jeżeli uważacie, że tutaj coś wartościowego było powiedziane, a mam nadzieję, że tak uważacie, to puśćcie ten podcast komuś, to może dzięki temu skorzystać z niego. Nam to pomoże zbudować zasięgi, a wasz kolega was może będzie lubił trochę bardziej, albo koleżankę. Pani z recepcji. Na przykład. Dziękujemy. Pozdro. Dzięki Trzymajcie bardzo. Trzymajcie się piona.